dobry wieczór Państwu. No tak po kilku ostatnich meczach, gdzie zarówno ta gra, jak i punktowo wyglądało to całkiem nieźle. Też przyjechaliśmy tutaj zagrać o pełną pulę. Z przebiegu meczu uważam, że był to mecz typowo na remis, tak? Broń strzeliła bramkę, była bardzo szczelna, była bardzo zdeterminowana i chyba troszeczkę bardziej zdeterminowana od nas, żeby ten mecz, ten wynik dowieść do końca. No nie chciałbym, powiedzmy, krytykować, tak, przeciwnika, ale analizując ich poprzednie mecze, wiedzieliśmy, że te połówki mają gorsze, tak? Czyli liczyliśmy się z tym, że prowadząc grę, tak było przez cały mecz, w pewnym momencie mogą klęknąć, bo może być to spowodowane tym, że już, powiedzmy, trudy sezonu dają im się we znaki. I na dobrą sprawę tak się stało, bo tak jak broń była szczelna przez 90 minut meczu, tak ostatnie 5 minut, tak jakby im odcięło prąd, nie było ich na boisku i wtedy powinniśmy, a nawet musieliśmy strzelić jedną z bramek. Mieliśmy sytuację ze stałego fragmentu, dwie sytuacje z gry, piłkę meczową 5 metrów od bramki, tak? I nie trafiliśmy w bramkę, więc tego najbardziej żałujemy, bo tak z perspektywy meczu. Szybki, żywy mecz, ale może bez jakichś nie wiadomo jakich sytuacji z obu stron. Ale w tej końcówce powinniśmy strzelić bramkę na 1-1. Witam serdecznie. Taką chyba najlepszą puentą będzie to, że mamy te 3 punkty i nareszcie zdobyte u siebie i przełamanie tej takiej niekorzystnych wyników u siebie, bo na pewno ten tydzień poświęciliśmy właśnie na taką koncentrację i żeby właśnie ten mecz od pierwszej do ostatniej minuty żebyśmy byli właśnie zmobilizowani do końca, a też właśnie, no nie ma co ukrywać, no, trzecia liga jest taka, że wszystkie zespoły się znają, mniej więcej każdy wie, który zespół ma swoje plusy, które minusy. Także nastawiliśmy się na to, że Ursus przyjedzie i też będzie chciał grać w piłkę. Nie będzie jakiegoś tam kopania, nie będzie walenia, tylko też w miarę możliwości, jak będą mieli tą piłkę przy nodze, to będą chcieli rozgrywać. I na to się nastawiliśmy, ale też sobie właśnie powiedzieliśmy, że to może być mecz właśnie jednej, dwóch sytuacji. Gdzie właśnie w ubiegłym tygodniu w meczu z Polonią, gdzie mamy 1-0, potem mamy dwie następne sytuacje, nie strzelamy, nie podwyższamy wyniku, gdzie mówię, w tej pierwszej połowie mogliśmy ten mecz zamknąć. Druga połowa pokazała, że no zeszło z nas takie ciśnienie, zaczęliśmy się bronić, Polonia zdobyła i właśnie bramkę i ten remis wywiozła stąd. A w tym dzisiejszym meczu właśnie powiedzieliśmy sobie, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji i zdobyć wreszcie te upragnione 3 punkty u nas u siebie. 26 punktów, które udało się zdobyć jesienią, to jest wynik, który Was satysfakcjonuje? Ja myślę, że nie. Zresztą samo to, że pokazały właśnie te mecze u siebie, gdzie tych punktów tak sobie tak analizowaliśmy, no te 7-8 powinno być więcej. Mecz z Ostrudą przegrany, gdzie wcale nie byliśmy słabszą drużyną. Ubiegłotygodniowy mecz u siebie z Polonią, gdzie mogliśmy mieć kolejne 2 punkty. Tych meczy było takich u siebie, że właśnie żal tych punktów, które uciekły. Na pewno cieszymy się z tego, że te punkty wyjazdowe były przywiezione i to też dało taki dorobek, że tych punktów właśnie mamy tyle, a nie mniej. Ale mówię, no te mecze u siebie na pewno jest ich żal, bo na pewno tą drużynę było stać w tej rundzie, żeby tych punktów zdobyć więcej. Trudno. Cieszymy się z tych punktów, co mamy. Cieszymy się, że właśnie ten rok zamkniemy właśnie meczem u siebie wygraną 3 punkty. No i teraz ten okres taki zimowy, żeby był spokojny, przepracować. No i do wiosny, że tak powiem.